Elo, elo. Z tej strony Yoloman 213. A dzisiaj, jak widzicie, The Long Dark. I jak słyszycie, przepiękny soundtrack. Na dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie. Wytryb przetrwania. Gdzie The Long Dark? No. Myślę, że to będzie w sumie taka krótka seria z tego, może, tak mam nadzieję w sumie. Miejmy nadzieję, że się uda przeżyć trochę dłużej niż zazwyczaj. A nowe, przetrwanie. Zagramy sobie na... Wiecie co, stworzymy sobie niestandardowe. Jeżeli ktoś chce pominąć tworzenie tego, to może z góry przewinąć, nie wiem, jakieś 5 minut do przodu. Chociaż w sumie tego nie ma tak dużo, ale dobra. Zaczynając. Bazowe zasoby zasobów wysokie. Początkowa pora dnia, dajmy południe. Początkowa pogoda, czyste. Początek gry wewnątrz. Dobra, niech będzie, wiecie co, niech będzie. Zacznijmy wewnątrz budynku. Otoczenie, długość dnia. Razy jeden, niech będzie tak jak jest. Zmienność pogody. Niskie, częstotliwość śnieżyc niskie. Na świecie robi się coraz zimniej. Nie, wiecie co, nie. Najwyżej, nie, dobra, śnieżyce też nie. Zmienność wiatru średnia, częstotliwość zorzy wysokie. Ogień wpływa na temperaturę otoczenia? Tak. Zdrowie, tempo spalania kalorii niskie. No to nie będziemy zrozumieć, tylko zachowanie dzikich zwierząt, zasięg węchu dzikich zwierząt. Wzmocnienie zapachu mięsa krwi niskie, albo dobra, to nie będzie średnie. Nieagresywność? Tak. Chcę, żeby było realistycznie. Dobra. Wprowadź kod. Wiem, że można jeszcze też wprowadzić jakieś tam różne kody i takie tam. Słuchajcie, zaczniemy sobie od... Dolina Spokojnej Rzeki? Gdzie to jest? To jest chyba jakaś nowa mapa w ogóle. Nie wiem. Ja bym sobie najchętniej zaczął mimo wszystko... przy jeziorze tajemnic, tak standardowo. Ocalała czy ocalały? Ocalały, sandbox 3, jedziemy. Fabuła gry, słuchajcie, no jaka jest fabuła gry? No... apokalipsa, tylko taka cicha. Pada cała elektronika, nic nie działa. Ale jak się później dowiemy... W trakcie zorzy coś się dzieje i ten prąd wraca, ale tylko w trakcie zorzy. Właśnie wygraliśmy grę. W sensie zespomniał w nas w najlepszej możliwej lokacji. Ja się tak serio. Jak na całym Mystery Lake'u są może jakieś trzy, a właściwie to dwie chatki, z czego jedna to jest taka w sumie chatka taka... taka średnia, obok jeziora, a druga to jest chata trapera. I my w tej chacie trapera się zrespiliśmy i w sumie jesteśmy w najlepszym możliwym miejscu. Dobra, póki co, zobaczmy co jest w środku. Zobaczmy co i jak. Apteczka, przeszukajmy wszystko po kolei. Tabletki do czyszczenia, spoko, przyda się. Łom jest potrzebny. Teraz tak. Gotowa podpałka, jasne, czemu by nie, bandaż się może zawsze przydać. Amunicja do karabinu, 5 pocisków, jasne. Plecak, może coś znajdziemy ciekawego? Łóżka brzoskwiń, jasne. Świeża czekolada. Okej, dobra, będziemy mieli w czym gotować. O, herbatka ziołowa. Będziemy sobie mogli zrobić herbatę. Jasne, spoko, przyda się. O, nóż myśliwski, okej. Jest łóżko, jakaś książka, za chwilę ją spalimy. Chociaż jaka jest temperatura w środku? A, jest 6 stopni na luzie. Jakaś notatka, przeczytamy. You won't remember me. What doesn't stop on the light's fade?
No okej. Słuchajcie, jaki mamy plan? Miałem plan się zesłania w tej dolinie. Się w Mystery Lake'u. I tak czy jak chciałem trafić do chatki trapera, bo to jest najlepsze miejsce, do którego można tutaj w ogóle pójść. O, stół warsztatowy. Nie chciałem tego kliknąć. Chodziło mi raczej o sidła. Sidła się przydadzą. Proste narzędzia. Na razie je zostawimy. Zapałki. Dobra, niech będzie. Jedzonko. Książka. Okej, sobie to poczytamy. Będziemy potrafili lepiej strzelać, lupa. Okej, będziemy mogli łatwiej rozpalić dzień. Łatwiej rozpalić dzień. Ogień za dnia. Papier za chwilę spalimy. Zupa pomidorowa, jasno, ugotujemy sobie. O, racje wojskowe, nawet dobrze zachowane. Okej, to tyle. A, no tak, jeszcze. Prawie zapomniał. Mamy w ogóle cały set tkanina, sardynki, przybory do szycia, do szczenia karabinu i mamy sam karabin. Co prawda zużyty. A czekaj, spróbujmy go za chwilę naprawić, bo mamy proste narzędzie. Czekajcie. Chcę na razie nie będziemy rozpalać ogniska. Na razie nie ma co bez ciepła. Czekajta. Czynności. Wyczyść. Oczyścimy sobie karabin. Nie wiadomo, ile tutaj leżał w końcu. Mógł leżeć tutaj naprawdę długo. Jeszcze go sobie wyczyścimy. Jeszcze będziemy czyścić. Będziemy go czyścić, dopóki nie będzie na tyle sprawny, żeby się nie zacinał. 34, dobra. Chyba zużyjemy w ogóle cały sprzęt do czyszczenia, ale niech będzie. Oj, w sumie umiejętność czyszczenia się też zwiększa. To może być trochę monotonne. Ja w sumie cała gra jest nudna, ale jest tak satysfakcjonująca. A, jeszcze sobie za chwilę sidła zostawimy, bo wiem, że tutaj jest dużo królików w okolicy. Łom by się przydał, bo szafkę byśmy sobie otworzyli. Ale dobra, jak nie ma, to no cóż, nie będziemy narzekać. Słuchajcie, czym szybciej będziemy chcieli trafić do Milton. W tym miejscu, w tym miasteczku da się przeżyć nie wiadomo ile. Czekajcie. Plan jest taki. No tak. Świat. Jesteśmy tutaj. A, tutaj jest dolina, spokojnie rzeki. Okej, dobra, słuchajcie, plan jest taki. Z Jeziora Tajemnic, czyli stąd, przedostaniemy się przez te góry do Milton. Tutaj będziemy się starali trochę pożyć. Następnie pójdziemy sobie wzdłuż torów kolejowych, aż do krętej rzeki, a potem przez Wesołą Dolinę do Wilczej Góry. Z Wilczej Góry do Wesołej Doliny, do krętej rzeki. Albo chyba z Wesołej Doliny nawet można do przybrzeżnej autostrady jakoś się przedostać. Pójdziemy sobie na pustkowie. I na pustkowiu, jeżeli pójdziemy na pustkowie, to uda nam się cel. I przeżyjemy. Madafak. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. No nie ruszaj się, powiedziałem. Czemu mnie nie słuchasz? Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Nie trafiłem. Cholera. Dobra, trzeba oszczędzać pociski. I tak mówię, co mamy dużo rzeczy. Ja pierdzielano. A, tak blisko, żeby trafić, ale dobra, na szczęście od tej decyzji jeszcze nie zależało nasze życie. Jakby zależało, to byłoby zdatne do picia. O, mam nawet trochę wody zdatnej do picia, ale póki co. Jaka jest temperatura? 6 stopni. O, safe.
w drugą stronę. O! Było coś przy zero, coś takiego. O! Na 5. Jest kod 5. No, dobra. Jest 5 i coś takiego, czekajcie, 5. I coś przed 5 jest potem. A, 10. 5, 10, ok. 5. 10. A no. Dobra, wiem jaki jest kod. W każdym razie 5, 10 i 45, coś takiego. O, gotcha. Otwórz. Czy jest coś tutaj ciekawego? O, racje wojskowe. Raca! Dobra, mamy racę. To się przyda. Do pistoletu, który postaramy się znaleźć na szczycie góry. Napraw. Suszonej skóry potrzebujemy. Skąd pozyskamy takową? O! Z tych butów. Będzie suszona skóra, okej. Okay. Naprawimy sobie teraz te buty dzięki temu. Przybornik do... O, mamy nawet dwa przyborniki do szycia. Jeden mieliśmy przy sobie. Napraw. Nie udała nam się pierwsza naprawa. Druga się udała. No, no ale dobra, i tak już są w miarę naprawione. Jakie teraz moje ostatnie? O kurde, plus 2 te. Nice, nice. Jest już ciemno, nawet dość. Jak temperatura? O, nawet jest cieplej. Dobra. Teraz tak, zostawimy sidła. Zostawimy sidła, to na pewno. Jeszcze w najbliższym czasie zrobimy sobie wycieczkę do tego domku przy jeziorze. Taką na prędkości, wiecie. Żeby tylko zdobyć jakieś tam materiały. Tym razem trafię. Obiecuję. Tym razem trafię. Wiatr wieje w moją stronę, ale walcz to. Sam, że mnie za chwilę pewnie wyczuje. Jezu, jeszcze ta duża czułość. Dlaczego ja mam taką dużą czułość? Teraz nie mam szans, że nie trafię. Trafiony. Trafiony. Okej, dobra, mam... Z 5 pocisków wystrzeliłem. Dobra, mam jeszcze 2 pociski. Te 2 pociski sobie zostawimy. Pierwsze trafienie. Krwawi, 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 drugie trafienie. Wiem, że mogłem nie marnować tego pocisku, ale... schowamy broń. Dobra, i zanim zamarznie, trzeba jak najszybciej wziąć sobie trochę mięsa. 2 kilo. 2,5. 2,5 kilo. Dobra. Ogarnięte. Ty sobie jeszcze pobiegaj. A gdzie jest wejście do jaskini? Tam jest wejście do jaskini. W samej jaskini będziemy szli w stronę... No. A w stronę... A w stronę Milton. A z Milton zobaczymy. No w każdym razie, no, mówię wam jaki mam plan. I zobaczymy, czy nam się uda. No, to będzie raczej... Czy długa, czy krótka seria? Nie wiem. Zobaczymy, ile przeżyjemy. Ale widzę, że na razie póki co dobrze się zapowiada. A ten odcinek będzie wszystko chyba krótszy, bo za chwilę go zakończymy, to prawda. Rozgrzeję sobie tylko w ognisku. Ile stopni? 7. Ale co, rozgrzejemy. Dobra, no, rozpal ogień. 80%. Rozpalimy na luzie raczej. Raczej. Tak mi się wydaje. W następnym odcinku... Myślę, że już powoli, ale to bardzo powoli, będziemy się szykować do podróży. Zresztą pójdziemy sobie jeszcze do tamtego domku, przeszukamy ten pociąg wyklejony i zobaczymy. Okej, 11 minut się będzie paliło, ale spoko.
Jeszcze też będzie trzeba. Okej, no nie zbyt ciemno mimo tego ogniska. W takim razie. Będzie sobie trzeba teraz tak. Dodaj do menu kołowego. Tak, dodaj to do menu kołowego. Umieść. Cyk. Ugotujemy już sobie. Mięsko przede wszystkim. Napijemy się. Za chwilę sobie też jeszcze drugie mięsko umieścimy. Dodaj do menu kołowego. Umieść. Cyk. Ugotujemy sobie. Dobra. Zaczekamy do ukończenia. Ok. Zbierz. Zbierz. Ok. Dobra. Teraz tak. Ile jest stopni? Czyli to nam daje ile? To nam daje 19 stopni, a jest 26. Ok, dobra. Czyli raczej nie zamarznie w ogóle. Ile jest na zewnątrz? Czyli tutaj jest wyjście. Ok. Jestem ciekawy, ile jest stopni na zewnątrz. A nie ma jakiejś bardzo dużej śnieżycy. Jest minus 20. Ok, nara. Wracamy. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, zapalę zapałkę, żebyście też cokolwiek widzieli. I no. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, w następnym odcinku, jak już mówiłem. O, jeszcze szuflada. Nieprzeszukana. Przybornik do szycia. Okej. Okay. W ogóle jak tam status naszych ubrań? To sobie naprawimy. A tkaninę jest nam potrzebna. Well. Dobra, słuchajcie. A wszystko będziemy ogarniać w następnym odcinku. Na ten odcinek ja się z wami żegnam. Opuszczono? Dlaczego ja to opuściłem? Zbierz. Z tego odcinka to byłem. Tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.